czcigodnej uniwersyteckiej kolegiacie, pod wezwaniem świętej Anny w Krakowie u grobu świętego Jana Kantego, zgromadziliśmy się jako lud wierny, aby wspólną modlitwą oddać chwałę Panu i uczcić uroczystość świętego profesora Akademii Krakowskiej. Ze szczególną intencją o pomyślność dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, województwa małopolskiego, ziemi krakowskiej i stołeczno-królewskiego miasta Krakowa w progi kolegiaty przybyli uczestnicy siódmej inwestytury orderu świętego Jana Kantego odbywanej dziś w Krakowie. Wśród przybyłych są bracia Kurkowi oraz przedstawiciele zakonów rycerskich, Wojska Polskiego, Policji, Orderów, Towarzystw, Chorągwi, Szkół i Organizacji z różnych stron Rzeczypospolitej, kultywujący tradycje narodowe i patriotyczne, którzy spełniają ważną rolę w pielęgnowaniu pamięci o sarmackich i rycerskich korzeniach naszej kultury, chrześcijańskich fundamentach naszej ojczyzny i patriotycznym przywiązaniu do naszych tradycji. W trakcie dzisiejszej uroczystości odbędzie się niezwyczajny obrzęd przepisany starodawnymi obyczajami. Po kazaniu będziemy świadkami siódmej inwestytury orderu świętego Jana Kantego, którą otrzymają Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki oraz Jego Magnificencja ksiądz profesor doktor habilitowany prałat Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także poseł na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pan Marek Jakubiak i wielu innych zacnych i dostojnych kawalerów. Dar inwestytury jest wyrazem wdzięczności za ich szczególną troskę o umacnianie we współczesnym świecie wartości wywodzących się z dewizy naszych ojców Bóg, honor i ojczyzna. Razem z wymienionymi zaszczytu inwestytury dostąpią bracia Kurkowi z różnych stron Rzeczypospolitej, a także zostaną instalowani do bracia nowi bracia i nowe siostry. Na dowód tego, że rycerskie korzenie polskiej tradycji dzisiaj mogą wydawać błogosławione owoce, w trakcie dzisiejszej pontyfikalnej mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem prepozyta kapituły uniwersyteckiej kolegiaty świętej Anny, jego przewielebności księdza infuata Władysława Gasidły, odbędzie się uroczystość wywodząca się wprost z prastarych rycerskich obyczajów, które dziś przechowują i umacniają obecni pośród nas od średniowiecza wpisani w życie Rzeczypospolitej bracia Kurkowi wraz z kawalerami pięciu orderów współtworzących istotę Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych, na które składają się Order Świętego Andrzeja Boboli, Order Świętego Jana Kantego, Order Świętego Kazimierza Królewicza, Order Świętego Brunona oraz Order Świętych Piotra i Pawła. Wszystkie ustanowione z woli świętej pamięci Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa poprzez promulgowanie stosownego dyrektorium w Warszawie dnia 3 maja roku pańskiego 2009 w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na podstawie testimonium Jego Eminencji księdza kardynała prymasa Polski z dnia 2 maja roku pańskiego 2009. W związku z powyższym, jako rzeczone było wcześniej, będziemy wkrótce świadkami udzielenia inwestytury jednego z wymienionych odznaczeń – Orderu świętego Jana Kantego, przyznawanego za szczególną troskę o umacnianie we współczesnym świecie polskich wartości, czerpiących ze staropolskich obyczajów, dokładnie tych samych wartości, które przyświecały chlubie polskiego rycerstwa Zawiszy Czarnemu i jego wszystkim rycerskim, szlachetnym poprzednikom i następcom. Szczególnie dziękuję za oprawę wokalną chórowi pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bartłomieja Nowodworskiego i młodzieży z Raciąża ze szkoły imienia Stanisława Konarskiego, która dzierży sztandary z historycznymi znakami. Witam pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka. Witam pana profesora Ryszarda Śrubka. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora Mariusza Mosakowskiego, a także Arnowskiego Króla Kurkowego wraz z marszałkami oraz królów kurkowych z Łomży, Grodku, różnych stron Mazowsza, Rzeczpospolitej.
Gaudę Mater Polonii. Uroczystości Kości Świętego Jana z Kent, przybywać do niego sanktuarium, sanktuarium akademickiego, aby u jego grobu, w szczególnym roku, roku, w którym wspominamy 250. rocznicę kanonizacji Jana Kantego, tego, który przyszedł do domu ojca 544 lata temu, a 16 lipca 1767 roku decyzją papieża Klemensa XIII został ogłoszony świętym. Włączacie się w tą rzeszę pielgrzymów, którzy przy grobie jego uczyli się mądrości, wiedzy i łączyć ją ze świętością. Cieszę się, że bracia Górkowi z Krakowa, Warszawy, Tarnowa, Ostrowi Mazowieckiej, Zbrok, Łomży, Śląska przybywają, łączając się w tą rzeszę pielgrzymów. Witam także księdza biskupa z Gliwic, księdza Wincencję, z Warszawy, z UKSW, wszystkich, którzy będą uczestniczyli w tej inwestyturze. I życzę, aby to spotkanie z tą atmosferą mądrości, świętości, która dokonuje się przy grobie, przy konfesji Jana z Kent, ubogaciła nas wszystkich.
doskonalimy się w umiejętności świętej i okażemy z miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy tak samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Zgromadzeni, pozdrowieni już na początku tej Eucharystii. W ciągu całego dnia dzisiaj ta świątynia przy tym grobie przeżywa niezwykłe ubogacenie. Spoglądając na piękne życie patrona dnia dzisiejszego, świętego Jana Skent, który napełnia od przeszło pięciu wieków całą naszą wspólnotę Kościoła swoim niezwykłym blaskiem, ale także i dojrzałością swojej postawy. Jest człowiekiem, który wszedł już do panteonu naszej historii, do tych wspaniałych osób, które budują ducha i naszej ojczyzny, i każdego z nas, a równocześnie budują siłę Kościoła Świętego, bowiem Jan Kanty był i obywatelem tej ojczyzny, i człowiekiem Kościoła. Jak słyszeliśmy, akurat w tym roku jeszcze bardziej z wdzięcznością spoglądamy na niego, gdyż dokładnie 250 lat temu został włączony do katalogu świętych osób, które w Kościele Świętym odbierają należną im świętą cześć. Jest dla nas człowiekiem,
o którym wiadomości zostały przekazane bardzo, a bardzo skrupulatnie i możemy jego długi żywot umieścić w tym wielkim bogactwie darów, którymi on obdarzył swoje społeczeństwo. Miał za sobą siłę stołecznego królewskiego miasta Krakowa, które w XV wieku przeżywało swój niezwykły rozwój, a równocześnie wskazywało na możliwości, jakie stoją przed społeczeństwem państwa polsko-litewskiego, państwa wielonarodowego, o bardzo licznych korzeniach różnych kultur, różnych wyznań, różnych języków. Ogromne bogactwo, które równocześnie jakby rzutowało na tamten klimat, w którym święty Jan Skęt dojrzewał, ale także i obfitował. Był człowiekiem wspaniałym chrześcijaninem. Wiedział, co to znaczy lektura świętego Pisma i co to znaczy wsłuchać się w te pouczenia, które z tej świętej księgi do nas dochodzą. Rozumiał, że wobec takiej prawdy o świętości, do której jesteśmy powoływani, trzeba zachować niezwykłą pokorę, a równocześnie bezkompromisowo włączyć się w formowanie własnego wnętrza według tych miar. Ale równocześnie rozumiał, że przecież także opatrzność obdarowała go wspaniałym intelektem. Miał niezwykły szacunek, niemal kult dla nauki, dla zdobywania wiedzy, ale nie tylko dla siebie, ale by dzielić się nią z innymi. I takim go zapamiętała wspólnota Akademii Krakowskiej i tak zapamiętała go cała późniejsza historia naszego narodu. Te dwie piękne płaszczyzny w świętym Janie ukazują się w sposób niezwykle żywotny. A równocześnie akurat XV wiek, już wtedy Kraków mógł się poszczycić wieloma pokoleniami świętych ludzi, wspaniałych wzorów dla budowania dojrzałego chrześcijańskiego kształtu życia i indywidualnego, ale także i całej naszej zbiorowości. Akurat ten też czas, kiedy przez Europę przechodzi niezwykłe, bardzo bogate, rozstawione dziedzictwo tego, co nazwalibyśmy podstawą humanizmu. Ale nie tylko tego, jeszcze dawnego, sprzed Chrystusa, ale humanizmu chrześcijańskiego, budującego na godności osoby ludzkiej, bo i Chrystus przyjął ludzkie ciało, przyjął ludzką naszą naturę, by być w naszym ludzkim świecie. To akurat okazja, aby wśród wielu myślicieli mogło się rozwijać to, co nawet znajdzie swój bardzo piękny opis i kształt w takim wzorze dobrego człowieka. Homo bonus, który miał być jakby miarą ideałów, miarą tego, do czego należy dążyć. Nawet w Rzymie na drodze do Kapitolu jest z XV wieku kościółek właśnie nazwany homo bono, czyli dobry człowiek. Nie znano bliżej świętego, nie można było określić jego wszystkich cech, ale wiedziano, że jest tam akurat pochowany człowiek, który stworzył dzięki Chrystusowej nauce, dzięki tym wszystkim ciekawym prądom dojrzałe swoje wnętrze. I takim człowiekiem dobrym był Jan Skęt. Harmonijnie rozwijał w sobie wszystkie możliwości, jakimi został obdarowany. Właśnie akcent pada na tym harmonijnym, bo przecież każdy z nas ma bardzo wiele różnych możliwości rozwoju, rozwijania także swoich talentów, angażowania się w bardzo wiele różnych dzieł, ale nie każdy z nas potrafi harmonijnie je wszystkie rozwijać. Jan Skęt potrafił to w sposób niemal mistrzowski, ale nie tylko, by się tak pokazać, tylko rozumiał, że jeżeli ma być wiernym uczniem Chrystusa i czerpać natchnienia z Ewangelii, takim człowiekiem trzeba być. I to dlatego potrafił być i wspaniałym profesorem, ale potrafił też służyć ubogim i nawet pochylić się nad rozbitym
dzbankiem nieszczęśliwej dziewczynki, która zapłakana prosiła go o pomoc. Te dwa obrazy, równocześnie wypełnione niezwykle aktywnym życiem i na modlitwie, ale i w splendorze królewskiego miasta, świadczą o wielkości tego naszego patrona. Za to mu dzisiaj dziękujemy i dzisiaj go też prosimy, bo tego chyba nam, powiedzmy sobie szczerze, bardzo brakuje. Wychować człowieka harmonijnie ukształtowanego duchowo, który będzie wiedział, jakie jest jego miejsce w tym świecie i jak ma się zaangażować, by chociażby troszkę dobra było między nami więcej, a dzięki nam także w dzisiejszym świecie. Ta dzisiejsza uroczystość wpisuje się także dzięki waszej obecności w sięganie do tego, co buduje fundamenty, co oczywiście kieruje nasze oczy, serca do tego, z czego wyrastamy, bo przez waszą tutaj obecność odkrywamy wszystko to, z czego wyrastamy, zarówno w sensie tego szacunku dla ziemskiej ojczyzny, dla tych wszystkich wartości, które rozwijaliśmy nad Wisłą, nad Odrą, nad Bugiem, nad Narwią, nad wielu innymi jeszcze miejscami, jakie opatrzność dała nam do zamieszkania. Na tym budowaliśmy także etos nasz, który znalazł się przecież i we wszystkich braciach kurkowych, we wszystkich zakonnych wspólnotach, zwłaszcza tych opartych o rycerski etos, o rycerskie ideały, by umieć nie tylko głosić, ale także bronić tego, co jest niezbywalne, co jest nie do odrzucenia, jeżeli chcemy być prawdziwymi i chrześcijanami, i dojrzałymi ludźmi. Za to dzisiaj serdecznie wszyscy razem dziękujemy i cieszymy się, że stać nas jako społeczeństwo na docenianie tego, z czego wyrastamy, co tworzy nas, ale równocześnie, co możemy uczynić dla naszych przyszłych pokoleń, żeby o nas można kiedyś było po dziesiątkach, po setkach lat powiedzieć, na początku XXI wieku żyli tutaj wspaniali ludzie, którym zawdzięczamy, że nie zamarło i nasze życie pełne szlachetnych niesień, ale także i budowania dojrzałego społeczeństwa. Tego sobie wzajemnie życzymy i niech od tego ołtarza w tej dostojnej kolegiacie akademickiej Krakowa przy tym grobie świętego Jana Skęty niech wzrośnie w nas chęć i gorliwość, że warto być dobrym człowiekiem, harmonijnie rozwijanym przez samego siebie do podejmowania coraz piękniejszych zadań dla naszego wspólnego dobra. Gorąco prosimy, niech tak się stanie. Amen. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, wielebni kapłani, szlachetni dostojni goście oraz wy wszyscy bracia i siostry, ogłaszam wam wszemi wobec, każdemu z osobna, że z łaskawej woli starszyzny braci kurkowych zaszczytu instalacji chwalebny poczet braci kurkowych dostąpią zacni kandydaci. Jego magnificencja ksiądz profesor Stanisław Krzysztof Józef Dziekoński, rektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dostojny pan poseł na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Marek Franciszek. Dostojny pan pułkownik Alfred Stanisław Jan Kabata, prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Dostojny pan inspektor Daniel Franciszek Bonaventura Głowa, Trzechu Nowina. Czcigodny pan Bogdan Józef Greczuk. Czcigodny pan chorąży Piotr Michał Paweł Kucharzyk. Czcigodny pan Roman Henryk Orlicz, pułkownik Polskiej Drużyny Strzeleckich i wielki radca Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Czcigodny pan Piotr Paweł Patryk Baran. Czcigodna pani Marta Barbara Maria Magdalena Krzymek, wiceprezes Centrum Promocji Kultury i Tradycji. Czcigodna pani Sylwia Iwona Anna Salawa z Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej Samorządu Terytorialnego. Czcigodny pan Daniel Michał Stawinoga, czcigodny pan Patryk Tadeusz Grzegorz Stawinoga, czcigodny pan Bogusław Adam Antoni z Radzińskiej. Siostry i bracia kandydaci,
Jeżeli podtrzymujecie pragnienie stania się braćmi pułkowymi Rzeczypospolitej, wystąpcie przed ołtarz i jednym głosem powtarzając za mną, złóżcie brackie ślubowanie. Bracie kandydaci, staruję cię w poczet braci kurkowych. Przynoś chlubę temu imieniu. Bogu niech będą dzięki. Pułkownik Kabata. Bracie kandydaci, staruję cię w poczet braci kurkowych. Przynoś chlubę temu imieniu. Bogu niech będą dzięki. Bogdan Greczuk. Bracie kandydacie, instaluję cię w poczet braci kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Niech będzie. Kucharzyk. Bracie kandydacie, instaluję cię w poczet braci kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Orlicz. Bracie kandydaci, staruję cię w poczet braci kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Bogu niech będą dzięki. Baran. Bracie kandydaci, staruję cię w poczet braci kurkowych.
przynoś ślubę temu imieniu. Bogu niech będą dzięki. Grzybek. Siostro kandydata, instaluję cię w poczet braci Murkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Siostro kandydatko, instaluję cię w poczet braci Kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Daniel Stawinowa. Bracie kandydaci, instaluję cię w poczet braci Kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Patryk Stawinowa. Bracie kandydaci, instaluję cię w poczet braci Kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Bogu niech będzie dzięki. Bogdan Zgadziński. Bracie kandydaci, instaluję cię w poczet braci Kurkowych. Przynoś ślubę temu imieniu. Bogu niech będą dzięki. Jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Maria Antoni Kobiec herbu własnego. Jego magnificencja ksiądz profesor Stanisław Krzysztof Józef Dziekoński, herbu srebrny kul. Dostojny brat poseł na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Marek Franciszek Jakubiak, herbu srebrny kul. Dostojny brat pułkownik Alfred Stanisław Jan Kabata, herbu srebrny kul, prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Dostojny brat inspektor Daniel Franciszek Bonaventura Głowacz, herbu Nowina. Dostojny brat chorąży Piotr Michał Paweł Kucharzyk, herbu srebrny kur. Dostojny przeszły król Kurkowy Marek Tadeusz Wacław Burkiewicz, herbu Jastrzębiec, podstarszy brat Fałomrzyńsko-Dowickiego w Ciechanowcu. Dostojny brat Jan Piotr Stefan Kosmowski, krakowski brat Kurkowy. Dostojny brat Artur Jan Andrzej Miernik, herbu Miernik, warszawski brat Kurkowy. Dostojny brat Zdzisław Marian Niegowski, herbu srebrny kur, strażnik pieczęci Mazowiecko-Podlaskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Brochu. Dostojny brat Jerzy Piotr Oremczuk, herbu srebrny kur, chorąży lubelskiego Bractwa Kurkowego. Dostojny brat Roman Henryk Orlicz, herbu srebrny kur, pułkownik polskiej drużyn strzeleckich i wielki radca Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Dostojny brat Piotr Jerzy Antoni Ostafi, przeszły tarnowski kur Kurkowy. Dostojny brat Piotr Paweł Jan Ruciński, herbu ogończyk, lubelski brat Kurkowy. Dostojny brat profesor zwyczajny, doktor habilitowany Andrzej Paweł Ludwik Szumański, krakowski brat Kurkowy. Dostojny brat Bernard Tadeusz Jan Szymański, herbu srebrny kur, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, łomżyński brat Kurkowy. Dostojny brat Marian Piotr Turowski, herbu Roch, łomżyński brat Kurkowy. Dostąpią inwestytury rycerza świętego Jana Kantego. Imię patrona Akademii Krakowskiej niech przypomina pasowanym o zobowiązaniu krzewienia, kultywowania, umacniania i obrony dziejowej spuścizny naszych praojców i antenatów. Ekscelencjo, wielmożny bracia, zostaliście przedstawieni jako kandydaci do zaszczytnego miana rycerza świętego Jana Kantego. Czy zatem gotowi jesteście starać się swym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce? Tak, jesteśmy gotowi. Czy wiecie, że przyjmując tytuł rycerza świętego Jana Kantego, zobowiązani jesteście jeszcze bardziej stać na straży prawdy, honoru i tradycji, niż każdy z braci Kurkowych? Tak, jesteśmy świadomi. Powtarzajcie tedy rodę ślubowania. Ślubuję solennie gotowość, godność rycerską czcić. Ślubuję solennie godność rycerską czcić. Porządek i zwyczaje rycerskie szanować. Porządek i zwyczaje rycerskie szanować. Honorowi i czci rycerskiej nie uchybić. Zobowiązków rycerza Chrystusowego wiernie się wywiązywać. Wiernie się wywiązywać. To niech mi święci patronowie moi,
co niech mi święci patronowie moi oraz patronowie archidiecezji krakowskiej, święty Stanisław biskup męczennik i święty Jan Kanty, święty Stanisław biskup męczennik i święty Jan Kanty, a także patronowie rycerzy i strzelców, a także patronowie rycerzy i strzelców, święty Michał Archanioł, święty Jerzy i święty Sebastian, święty Michał Archanioł, święty Jerzy i święty Sebastian, wstawiennictwem swym u Najwyższego dopełnić pomogą. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Ekscelencjo, dostojny księże biskupie, ustanawiam Cię weselem świętego Jana Kantego, honorowym bratem kulkowym i kanonikiem pracy, abyś świadomie swych obowiązków wobec Kościoła i Rzeczpospolitej gotów był zawsze na swej tarczy dźwigać chlubnie dewizę Bóg, honor, ojczyzna, stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach rycerskich. Magnificencja, ksiądz Wiktor. Magnificencja, dostojny księże biskup, księże rektorze, ustanawiam Cię rycerzem świętego Jana Kantego, honorowym bratem kulkowym i kanonikiem bractwa, abyś świadomy swych obowiązków wobec Kościoła i Rzeczypospolitej gotów był zawsze na swej tarczy dźwigać chlubnie dewizę Bóg, honor i ojczyzna, stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach rycerskich. Ustanawiam Cię rycerzem świętego Jana Kantego, abyś świadomy swych obowiązków wobec Kościoła i Rzeczypospolitej gotów był zawsze na należnej Ci tarczy herbowej dźwigać chlubnie dewizę Bóg, honor i ojczyzna, stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach rycerskich. Nigdy z królami nie będzie w alianzach. Pieśni Konfederatów Barskich. Chór pierwszego liceum. Następny według czytania. Thank you.
obowiązku wobec Kościoła i Rzeczpospolitej gotów był zawsze na należnej Ci tarczy lewowej dźwigać chlubnie dewizję Bóg, honor i ojczyzna, stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach rycerskich. Z dawna Polski Tyś Królową. Roman Pieśni. Stojąc na straży wszystkiego, co dobre i wartościowe w polskich tradycjach rycerskich. Chrystus vinci, Chrystus regnat, Chrystus imperat. Pieśń. Wartościowe w polskich tradycjach rycerskich.